Hej, witam was, ja jestem Korgames, a to jest gra Total War Attila. Nie Attila, coś innego. Arena, sorry. Musimy zdobyć obóz wroga! I już widzę. Gramy przeciwko SI, bo to jest mój pierwszy mecz i już widzę, że muszę zmniejszyć ustawienia graficzne, bo trochę sobie nie daję rady. Bo jest 30 FPS-ów, no ale spoko. No, trochę ponad 30, ale... Nie mam pojęcia kompletnie, gdzie mam iść. Idę sobie tak w totalnie randomowym kierunku. I zaraz próbuję ich oszczylać. Powinienem iść górą też, żeby mnie właśnie osłaniali, no a tak dziwnie poleciałem. Niemniej zaraz zobaczymy. Ogólnie o co chodzi? W tej grze mamy trzy nacje barbarzyńców w Rzymie, Grecję. Tutaj mam różnych przywódców, ja sobie wybrałem akurat Grecję, tu jest jakaś babka. Jak do sojuszników szczelaj, tutaj pierdoło. Jebać ich. To jest wojna, każdy umiera. Nie da się tego jakoś tak trochę, nie wiem, kurde, zmienić tej kamery. Bo tu nie ukrywam. Tutaj ich najpierw ostrzelajmy, tych, którzy są najbardziej w centrum. W sumie ich tutaj, bo tu jest ich najmniej. Co to jest? Szybki chód, skupiony ogień. No, już prawie, prawie. No, jeszcze parę ciupnięć. Drogi wódz został zabity! Szczyloj. Atakują naszych! Szybko! Super. No. I co? Idziemy dalej. Gdzie tu jest jeszcze pole bitwy? Tu się nawalają chyba. Tak. To lecimy tu szybciutko im pomóc. I powiem szczerze, gra się to fajnie, jeśli ktoś lubi takie... tego typu gry, że tam sobie gdzieś strategia, tutaj oflankuje, tu gdzieś podejdzie. Powiem szczerze, ja w takiego typu produkcje za dużo nie gram. Aczkolwiek tu teraz mi się podoba. O, i tak sobie tutaj tak stoją, ładnie się tarmoszą. I super. Zapewne wielu z was zginie, ale jest to poświęcenie, na które jestem gotów. No i kolejny jest dead. Tutaj powinienem iść? Tu. Nie, nie w tu. Gdzie? W tą stronę musimy puszować, żeby przejąć to. No dobra. A może przegramy po prostu przez zniszczenie przeciwnika. Moment, jak my tu mamy to ułożone, bo... To jest takie, trochę myli mnie. O! I teraz chciałbym jeszcze tak do góry trochę sobie odjechać, jak to się odjeżdża. Nie da się chyba. Niech się wycofają tutaj te jednostki, bo nie dadzą rady. Atakujemy sojuszników! Czy ktoś z naszych padł, ogólnie generałów? Nie. Strzelamy do sojuszników! Wiem, wyjebany. Skupić ostrzał!
No. I super. Będzie ciekawe, jak się to będzie grało z innymi właśnie, na multiku, w sensie drużyna przeciwko drużynie, bo tutaj gramy przeciwko komputerowi. Nasi sprzymierzeńcy są pod naszym ostrzałem! No, to podejdźmy sobie teraz tutaj, już może możemy rushować na bazę. Są to jakieś pingi? Nie ma chyba pingów, nie wiem. A są. No to ich sobie oszczulamy. Narysujmy coś na mapie. Musimy oszczuliwać ich. No mi się inaczej to jest zaraz kawaleria wpierdzieli. Uciekajmy tutaj. Że jak coś się w tego drugiego właśnie wbije. Posłaniajmy też tutaj tego klemoka. Coś za wolno to schodzi. Tego maniusa już rozwalmy do końca, bo została mi ostatnia jednostka. Nasi sprzymierzeńcy są pod naszym ostrzałem! U nas też trochę im się już umiera. Kurde, nasi też już trochę padają. Tu oszczeliwujmy łuczników, bo to oni nam damage robią. Reszta to tam... Kurde, jeszcze jedna kawaleria, super. Chyba to przegramy. A fajnie się zaczynało. A ten tu czego stoi? No i trochę mi się chyba umiera. No i to bardzo. Dobra, jesteśmy trupem. Przegraliśmy. Przegraliśmy przeciwko komputerowi. Świetnie. No bo ten pierdoła stoi tutaj. Gdzie jest to jeszcze? Bo tutaj jakiś powinien być... Aha, bo go decema. No super. THX Archers. No trochę zjebaliśmy chyba. Nie jestem pewien. No to super, jest po grze.
Mam już opuszczać bitwę, czy jak to wygląda? No i to by było tyle, przegraliśmy. I co? I teraz sobie zmienię ustawienia. Albo nie. Ustawię sobie zmienię potem. Bo to fajnie mi się w sumie w to gra. I tak to właśnie wygląda. Dobra, powiedzmy, że w tym odcinku to będzie tyle. To jest taka szybka pokazówka. Widzieliście, jak to wygląda? Jeszcze tutaj pokażmy. Są drzewka technologicznie, jak to w każdym oczywiście tam grze od tego Wargaming. I mamy tutaj jakieś tam upgrade'y. Mamy tutaj oczywiście swoich tam przywódców z tej Grecji i tak dalej. Mam tutaj swoich z barbarzyńców. Kurde, mogę wziąć sobie Baudikę. Tutaj mamy jeszcze Hannibala z Kartaginy i tak dalej. Tutaj jest właśnie z Rzymu. I ten jest podobno najłatwiejszy, Germanik. Tak czy inaczej. Czy to jest... Czy są tu łucznicy ogólnie, bo one są specjalizacja w łucznikach? Czy ci mają łuczników, ci nie? A czy ci? Ci też nie, czyli tylko ona jest od łuczników. Dobra. I co? Zdolności. Tu mamy jeszcze tam zdolności swoich bohaterów oczywiście i tak dalej, żeby to wszystko pokazywać. Goldzik. Typical. No właśnie. No i tutaj możemy mieć na razie swojego jednego wodza, później będzie następny i tak dalej. I to było tyle w tym odcinku. Gra jest oczywiście darmowa, jeśli chcecie możecie w nią zagrać, jeśli nie, no to nie. Staram się robić szybkie te pokazówki, żeby to było takie... w miarę konkretne. To jest po prostu kolejny Total War, tylko że darmowy. I tyle. Dlatego jeśli najlepiej chcecie to przetestować, to po prostu spróbujcie. Według mnie to wygląda fajnie i na pewno się pojawi z tego kolejny odcinek. Dzięki za to, że oglądaliście. Hejos.